Graliście, chłopaki? Graliście? I jak poszło? Dobrze. Dobrze, teraz powiedz, jaki zespół reprezentowaliście? Co? Dwa zespoły. No to powiedzcie mi jak. Mroczni rycerze i wojownicy. A, mroczni rycerze i wojownicy. Kto wygrał? Wojownicy. Wojownicy, tak zakładałem. I skąd wy jesteście? Super. Zobacz, taka mała dziewczynka i przyszła oglądać mecz. Mówicie zainteresowanie jest. Naprawdę? Bo tak jakbyśmy chcieli wsiąść drużyny spoza gminy, to na dzień dzisiejszy byłoby jakieś 40 drużyn. Kielce, Połaniec, Pacanów. Gdyby dopuścić drużyny, które chciałyby grać. Poza gminy naszej Czarności. To ogromny turniej na wiele dni. Tak, tak. Dlatego żeśmy się ograniczyli tylko do granicy gminy. I mamy tych zespołów ile? W tej chwili jest 5 tylko. 5. 5 plus 3 drużyny 10-15 lat. No to dużo. Z kim rozmawiam? Dariusz Dymek, Fedez Lazeres. Dzięki. Jest bardzo dużo drużyn, jest 8 drużyn, 3 drużyny do lat 15, 5 drużyn powyżej lat 15. No, czyli dorośli. Czyli dorośli, tak. To są praktycznie seniorzy. Bardzo fajna rywalizacja, wyrównana przede wszystkim, jak widzę. W drużynie młodzieżowej do lat 15 wygrali Wojownicy. Cześć. Pani Wójcie. Jesteś zaskoczona frekwencją, niesmaczona? Jestem pozytywnie zaskoczona, że mimo deszczu, w jakim grały drużyny młodzieżowe. Ale one grały? Grały. Były 3 drużyny, turniej został rozstrzygnięty, puchary wręczone. Mimo strug deszczu nie przerwaliśmy meczu i teraz mamy piękną pogodę i gramy dalej. Organizacja tego turnieju ma sens. Ja myślę, że to jest dopiero początek, że takich turniejów będzie więcej. No i przede wszystkim, że wróci Liga Gminna na Orliku w okresie wakacyjnym. To była kiedyś bardzo inicjatywa i myślę, że ten turniej powinien to ponownie fajnie zawitać w kalendarzu gminy Czarnoci. Z kim rozmawiam? Sebastian Wojas, przewodniczący Rady Gminy Czarnoci. Myślę, że to jest pierwszy turniej dzikich drużyn. Rozmawiałam dzisiaj z panem sekretarzem z Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, który był jako pierwszy inicjatorem tego dzisiejszego wydarzenia, był tutaj z nami i jesteśmy umówieni, że kontynuujemy tego typu wydarzenia. Tak. Powiedzcie, jak macie na imię. Ty jak masz na imię? Ola. Igor. Dobrze. Co robicie w Cieszkowach? Kibicujemy. Tak, a masz swoją drużynę, którą najbardziej lubisz? Nie. Ale kibicujesz wszystkim, tak? Ojciec chrzestny. Ojciec chrzestny. Taka drużyna? Tak. Jest taka drużyna? Tak. A tu jest zawodnik, panie dyrektorze. Proszę? Ojca chrzestnego, tu jest zawodnik. Grałeś w ojcu chrzestnym? Jak ci poszło? No, chyba dobrze. No ale chyba dobrze to wygraliście, przegraliście, remis. No jeden mecz wygraliśmy, a drugi nie. No ale to już mecz wygrany. Blanka, ty będziesz startować? Bo ty nie grasz w futbol. Dobra, powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Pogoda wam nie przeszkadza, bo taka... Nie. Nie? Dobra, pomachajcie mi. Postawiam również na integrację środowiska naszej gminy i nie tylko. A ta frekwencja i zawodników, drużyn, osób dorosłych świadczy o tym, że jest potrzeba tego typu spotkań i na to stawiam. Dziewczyny, przyszedłem, bo macie kiełbaski. I macie jedną na zbyciu. Tak. Ciekawe gdzie. Ciekawe, czy zgadnę, jakie koło tu jest. To jest koło różańcowe. Koło wędkarskie. Znaczy, różańcowe to od razu poznałem. Tylko, skąd wy macie to wszystko? Popcorny. Cześć dziewczyny, cześć. Proszę bardzo. Dziękuję. Muszę was filmować. Powiedzcie mi coś. Chcecie dobrego powiedzieć? Gofry robimy. Zapraszamy. I gofry wam nie schodzą? Bardzo. Dobra, skąd macie kasę na te gofry? Swoją. Swojej kieszeni. No to ładny interes. Nie, ale my jeszcze przedajemy. Nie rozdajemy. Przedajecie. I macie z tego zysk jakiś? Tak. Babcia, jesteś niedobra.